Do Oktoberfest jeszcze daleko, ale dzisiaj pochylimy się nad tak zwanym boskim napojem, czyli piwem. Wielu z nas zna je nazbyt dobrze, ale niewielu zna jego specyfikę, historię czy ciekawostki. Ja jestem Barski, a to jest kanał Jak To. Tradycyjny skład piwa to woda, słód, drożdże oraz chmiel. Producenci piwa nie mają jednak obowiązku umieszczać składu trunku na etykiecie. Reklamy piwa, pokazujące rzekomo tradycyjne ważenie piwa, nie do końca oddają charakter rzeczywistego przemysłowego procesu oraz dodawania substancji, które niewiele mają wspólnego z wymienioną czwórką składników. Często są stosowane np. gryz kukurydziany oraz ryż zamiast słodu lub do poprawy smaku syrop glukozowo-fruktozowy, który jest również stosowany w innych napojach i daniach. Jest odpowiedzialny za tycie oraz nabywanie cukrzycy. Oczywiście barwa piwa również nierzadko nie jest wynikiem ciężkiej pracy rolników w polu, a syntetycznych barwników, np. karmelu amoniakalnego. Kluczowym pojęciem, nierozerwalnie złączonym z piwem i jego produkcją, jest brzeczka. Jest to półprodukt otrzymywany ze zmieszania wody, słodu, chmielu oraz innych składników i jest poddawany fermentacji alkoholowej. Czynnikiem ją powodującym są oczywiście drożdże. Początkowa historia piwa silnie łączy się z chlebem. Od co najmniej 4000 lat ludzkość rozkoszuje się tym napojem, a dokładniej od czasów kultury Sumerów. Prawdopodobnie komuś przypadkowo wilgotne pieczywo zaczęło fermentować i ktoś uznał, że jest to dobre. Oczywiście proces przez tysiące lat doskonalono, szczególnie w okresie średniowiecza przez mnichów, ale na początku piwo bardziej niż napój przypominało gęstą zupę. Nikt nie kwapił się, żeby szczególnie to filtrować, a tak zwany boski napój pito przez słomkę. Mimo zanieczyszczeń w zupie piwnej i tego, że alkohol wbrew pozorom nie jest dla nas bardzo korzystny, to piwo stanowiło ważny element diety w zamierzchłych czasach. Piwo było niejednokrotnie bezpieczniejsze od wody, która mogła być skażona. Ale i lager. Określenia jakby znajome. Są to dwa podstawowe rodzaje piwa. Oznaczają one kolejno piwa górnej i dolnej fermentacji. W piwach górnej fermentacji drożdże zbierają się na powierzchni brzeczki, a w dolnej na dnie. Dłuższą historię ma właśnie fermentacja górna. Przebiega ona w wyższej temperaturze niż dolna i pozwala na uzyskanie bogatszego bukietu smaków. Od czasów piwnej rewolucji liczba różnych odmian piwa narasta. Ten termin tyczy się dużego zainteresowania na przestrzeni ostatnich lat piw rzemieślniczych, lokalnych browarów i odkrywania nowych smaków. Piwo, jak to mawia klasyk, ma plusy dodatnie i plusy ujemne. Mimo że piwo zawiera ksantohumol, który jest przeciwutleniaczem, to nadmierne spożywanie może doprowadzić do rozwoju wielu nowotworów. I pomimo iż wielu osobom ułatwia zaśnięcie, to sen po alkoholu jest płytszy. Może być korzystne dla nerek, to znaczy działa moczopędnie. Poza tym może ograniczać choroby serca, ale trzeba również pamiętać, że piwo jest kaloryczne i wzmaga apetyt, zatem może prowadzić do tycia. Z pozytywów można wymienić również obecność witamin i minerałów. Oktoberfest to dożynki chmielne w stolicy Bawarii, czyli Monachium. Jej data, czyli przełom września i października, nie jest przypadkowa, ponieważ w związku z bawarskim prawem czystości z 1516 roku piwo kiedyś można było ważyć tylko od 29 września do 23 kwietnia. Zatem podczas święta można było zużyć piwo z mijającego sezonu. W tym roku, tak jak na przykład podczas wojen napoleońskich czy wojny francusko-pruskiej w XIX wieku, impreza została odwołana. To jednak wszystko o piwie na dziś. Ja jestem Barski, a to jest kanał Jak To. Jeżeli film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonkiem. Zapraszam was również na inne filmy. Do usłyszenia.